Panie Jezu, Zbawicielu nasz, Zbawicielu mój, Ty widzisz, że siły mi dziś opuściły, ale pełnia Twojej mocy objawia się w słabości, dlatego proszę o te siły, Panie, dla mnie, dla nas wszystkich, bo inni też się pewnie różnie czują w takie upały, przy braku tlenu. I prosimy, daj nam wspólnie rozważyć Twoje słowo i doznać wzmocnienia. Twoja potęga jest wielka, Ty podtrzymujesz cały wszechświat tylko swoim potężnym słowem. Tak wielka jest Twoja moc, Panie Jezu, Zbawicielu. Dlatego wierzymy, że i nas podtrzymasz i wzmocnisz. Chwała Tobie, Panie. Amen. Drodzy, na tym obozie omawiałem z Wami, wszyscy sobie rozważaliśmy, pierwszy list do Koryntian, pierwsze dwa rozdziały. Zaistniały problem w tym kościele miejscowym, to były niepotrzebne podziały. Oni mieli wiele wartościowych rzeczy. Znali Pana Jezusa, Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. Byli bogaci w słowo, w dary Ducha Świętego, ale były tam też i określone problemy. I jednym z tych problemów było to, że byli nieco cieleśni w podejściu do spraw duchowych, nieco właśnie powierzchowni, niedojrzali i skupili się na wybitnych kaznodziejach, tworząc stronnictwa wokół tych osób, wbrew woli tych kaznodziejów, wbrew woli tych sług Chrystusa. Niektórym imponowało oratorstwo, krasomóstwo, piękna mowa, innym być może to, że apostoł Piotr bezpośrednio chodził z Panem Jezusem. Różne były powody, ale w każdym razie jakiś wpływ też był filozofii greckiej na nich, przynajmniej na niektórych. 15 rozdział nam będzie mówił, że niektórym bardzo nie leżała nauka o zmartwychwstaniu nawet, bo ona była sprzeczna z filozofią grecką, uznającą zbawienie bezcielesnej duszy za ideał. A ideałem biblijnym jest zbawienie całego człowieka, jego ducha, duszy i ciała. Kompletnego człowieka w chwalebnym ciele, wolnym od chorób, śmierci, a przede wszystkim grzechu. I drugi rozdział rozprawiał się z mądrością czysto ludzką, która nie prowadzi do poznania Zbawiciela. Wykazywał, że Duch Święty objawia dzieciom Bożym prawdy, które są niedostępne nawet dla ludzi wysoko postawionych na owe czasy. I że to są wspaniałe duchowe bogactwa, które tylko w Duchu Świętym można poznać. Kiedy ten Duch przez Słowo obdarza nas takim sposobem myślenia, który jest zgodny z myślą Chrystusa i Boga Ojca. A dzisiaj chcemy mówić, drodzy, wspólnie o problemie cielesności, takiej niedojrzałości, w której grzeszna natura, jeszcze nie całkiem, która opuściła chrześcijan, daje o sobie znać. I tutaj pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, na razie przeczytamy od 1 do 9 i rozważymy na spokojnie. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie
i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Musimy wiedzieć jedno, że kiedy w listach apostolskich czytamy bracia, to też tym określeniem obejmuje się członków Kościoła. Po prostu rodzinę Bożą, również siostry. I Paweł mówi, że on niestety ubolewa nad tym, że nie może do nich przemawiać już jako naprawdę przepełnionych Duchem Świętym, posłusznych Duchowi Świętemu, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Chcąc to lepiej zrozumieć, miejmy to miejsce założone, a sięgnijmy do listu do Galacjan. Zobaczmy do listu do Galacjan, 5 rozdział od 13 wersetu i dalej. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jeszcze werset 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. I tutaj musimy sobie jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Jaką byśmy nie wzięli teologię, jaką wykładnię, to wszyscy są zgodni, że uświęcenie nie jest dziełem tylko Boga, ale także człowieka. Jest to rzeczywistość dynamiczna, w której każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Bo nie łudźmy się, to czy poddamy się Duchowi Świętemu, tak jak to było powiedziane, według Ducha postępujmy, zależy też od nas. Każdego dnia jesteśmy odpowiedzialni za to, jak dany dzień przeżyjemy. Czy wstaniemy odpowiednio wcześniej, żeby rozpocząć dzień od modlitwy, od rozważenia Słowa Bożego, chociaż krótkiego, bo wielu ma daleki dojazd do pracy, dzieci małe budzą zaraz i tak dalej, ale czy zaczniemy ten dzień z Bogiem, czy będziemy pamiętali o Nim na każdym kroku naszego życia, pamiętaj o Nim na każdej swojej ścieżce, On prostować je będzie. Parafrazuję tutaj 3 rozdział Księgi Przypowieści. Więc to jest rzeczywistość, drodzy, dynamiczna. I tutaj dużo zależy od tego, co my tak naprawdę robimy i czy poważnie do tego podchodzimy. I czy jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, czy resztką starego Adama, który jeszcze jest w nas. Koryntianie mieli pewien problem. Oni podlegali wpływom kulturowym, i jednym z tych wpływów było to, że mieli upodobanie do poszczególnych kaznodziejów, do poszczególnych nauczycieli. I jakkolwiek powinni być im wdzięczni, to jednak przez te swoje upodobanie, które mogli wynieść z kultury greckiej, gdzie przykładano wagę do danych szkół filozoficznych, do danych oratorów, danych mówców, i się z nimi utożsamiano, mogły to być właśnie te świeckie wpływy, zachowywali się po prostu niedojrzale. Nie byli w stanie przyjąć głębszej nauki Bożej, tego twardego pokarmu, tak jak niemowlę na początku tylko karmi się mlekiem matki, i to jest błogosławieństwo, ale wyobrażamy sobie 9-letniego chłopca, który dalej karmi się mlekiem matki? Wiadomo, że nie, już musi jeść trudniejsze do strawienia pokarmy i jego układ pokarmowy już jest na tyle rozwinięty, że powinien spożywać te twardsze pokarmy. I oni byli właśnie tutaj nierozwinięci odpowiednio, byli niedojrzali. Paweł próbował im przekazać głębszą prawdę, ale nie byli w stanie, nie mogli nawet tego przyjąć, zaakceptować. Przypomina się historia Hebrajczyków, do których, zdaniem niektórych biblistów, pisał też apostoł Paweł, ale to nie jest najistotniejsze. W każdym razie,
tam jest powiedziane, że trzeba było ich uczyć znowu pierwszych zasad nauki Bożej. Że powinni już być nauczycielami, a tymczasem trzeba wracać do tych podstaw, do tego elementarza chrześcijańskiego. I tak czasami bywa z wierzącymi ludźmi, że tak jak z Koryntianami, że oczekiwałoby się jakichś postępów, a ktoś ciągle wymaga opieki, ciągle pomocy. I bracia, jak znamy naszych braci, tutaj niektórych, cierpliwie pomagają. Mają tę miłość do tych słabszych duchowo członków. Ale prawdę mówiąc, my powinniśmy też mieć współczucie i zrozumienie dla braci, którzy usługują pośród nas i po prostu darzyć ich szacunkiem i być posłusznymi biblijnym zasadom, które nam przekazują i w swoim życiu żyć odpowiedzialnie, żeby nie było tak, że ci, którzy nam przewodzą, przewodzą nam ze wzdychaniem, a nie z radością, bo to nam przyniesie szkodę, bo ci ludzie będą w końcu zmęczeni. Będą znużeni usługiwać nam, bo my zaniedbujemy to, żeby na co dzień się karmić, na co dzień się zbliżać do Boga. I liczymy, że jedynie na nabożeństwie przyjdzie na nas szczególne oświecenie i będziemy zbudowani. Dlatego tu jest bardzo ważne, żeby wykonywać zadanie domowe na co dzień. Kiedyś miałem takiego przyjaciela, Mariana, serdeczny przyjaciel, zmarł nagle w wieku 60 lat i miał takie powiedzenie, że pan Kowalski, mówił po angielsku, że pan Smith nie dlatego poszedł na zatracenie, że chodził do kościoła co niedzielę, ale za to, co robił między niedzielami. To było takie tego przyjaciela mojego Mariana takie powiedzenie. W każdym razie Paweł mówi, że ta cielesność, ta niedojrzałość, to uleganie starej adamowej naturze przejawiało się w konkretnych zachowaniach. Jednym z tych zachowań była zazdrość. Zazdrość, drodzy, to jest coś niebezpiecznego i szkodliwego. Księga Przypowieści na przykład mówi, że jest to dość niszcząca rzecz. Zobaczmy do Księgi Przypowieści. Już mówię gdzie. 27 rozdział, werset 4. Przypowieści Salomona, inaczej Przysłów. 27 rozdział, werset 4. Okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest gniew, lecz kto się ostoi przed zazdrością? Zazdrość w wydaniu ludzkim najczęściej jest niezdrowa. Pan Bóg jest nazwany, Bóg Jahwe, zazdrosnym, ale to w takim zdrowym sensie, wymagający wyłącznego oddania, wymagający całkowitego poświęcenia, żeby nasze serce nie było rozdwojone, żebyśmy bożków nie mieli, jak brat Ryszard trafnie zauważył, żeby nie było u nas jakichś rupieci, jakichś stołów z jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, które nas odciągają od naszego Ojca i Syna, od naszej społeczności z Bogiem. I co tu jest ważne, że jest też niezdrowa zazdrość. W miasteczku, w którym mieszkam, człowiek zabił swoją żonę i dzieci, bo miał chorobliwą zazdrość, syndrom Otella. Musiała ta pani przestać pracować, bo przyjmowała różnych klientów, w tym mężczyzn, w takich zupełnie przyzwoitych warunkach, ale nie mogła już pracować, bo mąż myślał, że każdy mężczyzna to jest jakiś tutaj, no, ktoś to ma jakieś inne intencje. Więc zazdrość może doprowadzić do skrajności. W przypadku Kościoła może to dotyczyć takich zwykłych rzeczy. Na przykład, że komuś się lepiej wiedzie, ktoś ma lepszą pracę, ktoś może jest lepsze dary duchowe ma, czy lepsze zdolności. Różne są podstawy do zazdrości. Komuś się udało, dostał wreszcie mieszkanie, czy dom ładny ma, a my nie mamy. Zazdrość może być rujnująca. Znamy przykład Józefa, że zazdrośni bracia sprzedali go do Egiptu. Więc to jest siła niszcząca, pamiętajmy o tym. Oczywiście nie mówimy o tym tutaj, że też małżonkowie od siebie wymagają wyłącznego oddania, żeby
Współmałżonek nie flirtował z nikim obcym. Oczywiście rozmawiać z osobami płci przeciwnej współmałżonkowie mogą, ale w sposób nacechowany pewną dozą rozsądnego dystansu, pewną dozą powściągliwości. Znane mi są przykłady, że ktoś udzielał pomocy duszpasterskiej komuś, kto nie jest jego współmałżonkiem i już tego małżeństwa pierwszego nie ma, bo tak pomagał, że aż za bardzo. Także to, tu pamiętajmy też i o tym, taka praktyczna rada. Nigdy brat nie idzie do siostry, która nie jest jego żoną, z poradną duszpasterską w pojedynkę. To jest twarda zasada. Pamiętajmy o tym, bracia. I szczególnie mówię tu do usługujących. Tu myślę, że wielu z was zna tę zasadę, ale przypominać nigdy nie zaszkodzi. I to jest zdrowe. Ale zazdrość właśnie w Kościele jest niedobra. Kłótnia czytamy. Kłótnia, niezgoda. Kiedyś pewien kronikarz opisał Polskę w średniowieczu. Mówi, ten naród jest tak dzielny, że mogliby podbić cały świat. Ale co z tego? Ciągle się kłócą. Podobnie też mówi się, że dwóch Polaków tworzy trzy partie. Tak? W każdym razie jest tendencja do niezgody. List Judy mówi, że to wcale nie jest takie duchowe, że powstają wśród chrześcijan rozłamy. Zobaczmy do listu Judy. Tuż przed Księgą Objawienia, dla początkujących, może młodych, wyjaśniam. Zobaczmy, list Judy, werset 19. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Czasami odejście od jakiegoś kościoła w duchu pokoju, kiedy już jest tam jakaś herezja, czy jakieś wypaczenie, nie jest grzechem i nie jest wcale zmysłowe. Czasami zdarza się, że jest jakaś korupcja, jakieś zło i trzeba odejść, bo góra to toleruje, tak? I nic nie chce z tym zrobić. Więc czasami jest herezja, czasami jest zło i trzeba odejść, ale te czasami spory wśród ludzi wierzących dotyczą rzeczy naprawdę marginalnych, nieistotnych. I nieraz jedną rzeczą jest sprawa, której dotyczy problem, a drugą niedojrzałość. Właśnie niedojrzałość powoduje, że nie umiemy się zgodzić z kimś, kto trochę ma inną teologię niż my, trochę inaczej coś rozumie. Na przykład ja nie mogę siebie określić jako chrześcijanin reformowany, na pewno, bo nie jestem taki. Nie jestem na pewno kalwinistą tak zwanym. Ale chociaż badam tę teologię ponad 20 lat i widzę tam piękne i dobre rzeczy także. I sporo przeczytałem, sporo wysłuchałem. Ale jednymi z moich najlepszych przyjaciół byli lub są pięciopunktowi czy czteropunktowi kalwiniści. Bo drodzy, może niektórzy słyszeli moje kazanie Miłosierny Samarytanin. Samarytanin ten był heretykiem i sekciarzem według ówczesnych standardów. Ja nie powiem tego o braciach kalwinistach, żeby było jasne. Ale o co chodzi? Ważniejsza była jego duchowa postawa od jego płytkiego rozumienia wiary z pozoru, bo ubogie to było. Pięcioksiąg samarytański, przekręcony, tak, nic więcej. Jakieś może przesądy samarytańskie. Ale on lepiej znał serce Boga, co się przejawiło w miłości do poszkodowanego człowieka, niż ci ortodoksi, kapłan i lewita. I tak samo, drodzy, patrzmy na naszych braci z dołu, a nie z góry. Patrzmy na ich postawę, na ich walory. Patrzmy na oddanie dla Boga, dla Chrystusa, na ich gorliwość, na to, że dobrze prowadzą swoje rodziny. Że na przykład dana siostra jest dobrą chrześcijanką, dobrą matką, gościnną osobą. Patrzmy na te wartości duchowe. A nie sama doktryna. Niektórzy chrześcijanie, ubolewam nad tym, patrzą na innych tylko według pryzmatu doktryny. I to jest krzywdzące. Czy na sądzie Pan Jezus nas będzie przepytywał systematycznej teologii? Śmiem wątpić.
Przypowieść o owcach i kozłach mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wiem, że są próby wyjaśnienia, że tu chodzi tylko o Żydów. Świadkowie Jehowy mówią, że o członków ciała kierowniczego, tak, czy pomazańców. To jest w ogóle śmieszne. Ale po prostu ogranicza się tego drugiego człowieka tylko do jakiejś grupy. A co mówili z do Galacjan? 6 rozdział, werset 10. Czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. A list do Tesaloniczan? Okazujcie miłość braciom i wszystkim. Więc tak naprawdę prawda jest prosta. Człowiek Boży to jest człowiek niosący dobro przede wszystkim swoim braciom i siostrom w Chrystusie, ale także wszystkim ludziom, których napotka na swojej drodze. Człowiek Boży jest błogosławieństwem dla swego otoczenia. I właśnie kłótnie, niezgoda, to właśnie wynikają z tego, że nie patrzymy po Bożemu, oczami miłości na brata czy siostrę. Nie potrafimy zobaczyć ich cennych zalet. Czasami jest coś takiego, że bardzo łatwo zobaczyć wady u innych. Bo na przykład albo nie widzimy ich u siebie, albo oni są słabsi w innej dziedzinie, w której my jesteśmy mocniejsi. A spróbujmy zobaczyć zalety tych drugich osób. W jakich dziedzinach oni są mądrzejsi od nas i lepsi. Drodzy, my potrzebujemy kruszenia wewnętrznego człowieka, bo czasami on jest niezłamany. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem o pewnym kaznodziei takim z zagranicy, który tak dość zuchwale przemawiał. Wszystkich brał na tapetę, krytykował po kolei. I brat ten stwierdził, ten człowiek jest niezłamany. Drodzy, kiedy będzie miła woń na ołtarzu? Kiedy pierw ofiara zostanie złożona. Ofiarowujcie wasze ciała jako ofiarę świętą, miłą Bogu. A więc poddajmy się Bogu. A nie pozwólmy, żeby ten stary człowiek tak brzydko wychodził z nas i ranił innych. Bo zobaczmy, jak oni, w czym cielesność się pojawiła tam, w stronnictwach. Ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy. I drodzy, padło to pytanie na tym obozie, dlaczego jest tyle odłamów w chrześcijaństwie? Dlaczego tyle różnych religii, niektórzy to nazywają? Musimy sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Niektóre rzeczy wynikają z szerokości geograficznej. Że na przykład wśród prawosławnych chrześcijan, tradycjonalistów tam na wschodzie, z powodu tego, że caryca Katarzyna sprowadziła wielu ludzi z zagranicy, szczególnie z Niemiec, ci ludzie z zagranicy głosili i wśród tych prawosławnych nastąpiło przebudzenie. Więc lokalnie powstał ruch ewangelicznych chrześcijan wschodni. Ale na przykład w takiej Szwecji powstał inny ruch ewangelicznych chrześcijan, który kto inny działał na tamtym terenie. I tego rodzaju to nie są podziały. To są rzeczy wynikające z szerokości geograficznej. Że ktoś działał tu, Bóg przebudził grupę ludzi, powstały społeczności i prawdziwe dzieci Boże, one znajdują wspólny język. Natomiast skąd się biorą inne podziały? Czasami się biorą z cielesności. Znałem pastora, kochanego człowieka, Bożego człowieka, człowieka modlitwy, gdzie była w jego zborze taka sytuacja, że siostra umierała na raka i już mąż nawet pomnik postawił, tak? A brat mówi, nie drodzy, modlimy się i pościmy. 2 tygodnie modlili się i pościli i siostra została uzdrowiona, chwała Bogu. I jeszcze pobyła z nimi kilka lat. I ten brat był Bożym człowiekiem postawionym na miejscu, ale miał kilku zdolnych młodych mężczyzn. I jak myślicie, chcieli go wspierać w tej służbie? Niektórzy mieli ambicje. Ja też chcę być tym głównodowodzącym, tak? Nie potrafili zadowolić się tak jak Tymoteusz u boku Pawła przez dłuższy czas. Potem Paweł go wyznaczył w Efezie, prawda? Ale nie potrafili. Więc zaprosił jedną denominację do tego miasteczka i on będzie jej przedstawicielem. On zbór założy osobny, drugi drugą. I to jest właśnie cielesność. Ja czasami nazywam to ambicjami kogutów. To jest typowe często dla mężczyzn.
Że każdy chce być tutaj takim kierownikiem, tak? I stąd się biorą czasem podziały w chrześcijaństwie, że powstają jakieś inne wyznania. Na przykład w Stanach, to już może znacie, ja to poruszałem, jeden kościół chrystusowy podzielił się na dwa wyznania. Na jedno wyznanie, gdzie śpiewają przy akompaniamencie muzyki grane na instrumentach, a drudzy tylko śpiewają a cappella. I już wystarczyło, żeby powstał podział. I to nie jest właściwe. Ja mam swój pogląd, jak powinno wyglądać wielbienie, ale ja nie narzucam tego innym. Bardzo dla mnie wzorem był brat Jan Guńka. Miałem przyjemność z tym bratem współpracować na dniach skupienia dwukrotnie. I też w takich sprawach zborowych, bo autorytetem ogromnym. On miał bardzo stanowcze przekonania w pewnych sprawach, ale sposób, w jaki on je przedstawiał, był tak pełen Ducha Świętego, pełen owocu Ducha Świętego, że on nie walił ludzi Biblią po głowie. I on szanował, że on rozumiał też taką większą perspektywę. Na przykład on popierał, że chrześcijanki powinny nakrywać głowę, ale nie uważał, że jest to jedyna i wyłączna cecha, która sprawia, że ktoś jest dobrą chrześcijanką. I znał i szanował też chrześcijanki, które tego nie robiły, jeżeli oczywiście one pod innymi względami były w porządku. Ja osobiście mam stanowczy pogląd, że jest to jedyna i słuszna interpretacja i zgadzam się z bratem Janem Guńką co do nakrywania głowy. Zresztą Słowo Boże jest tak wyraźne. Ale wiecie, o co chodzi? Że chodzi o to podejście. Chodzi o to dojrzałe podejście. My musimy uczyć się tej dojrzałości. A tutaj widzimy stronnictwa, jakaś forma sekciarstwa. Kościół w Koryncie był rozdzierany między po prostu zwolenników jednego lub drugiego, którzy byli jedno w tym procesie. Oni wykonywali pracę wspólnie. Kim oni byli? Czy byli oni panami wiary chrześcijan? Nie. Paweł pisał w drugim liście do Koryntian, że nie jesteśmy panami nad waszą wiarą, bo wiarą stoicie. Jesteśmy waszymi pomocnikami. Więc kim był Apollos, kim był Paweł? Nie byli to liderzy jakichś sekt, jakichś stronnic, ale słudzy, jak mówi apostoł narodów, dzięki którym uwierzyliście. Czyli co, ich rola była konieczna? Zapytam, na roli jak jest praca? Praca rolnika jest konieczna? Jest konieczna. Ale czytamy, z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Czyli co? Ile Bóg im pozwolił zrobić, tyle zrobili. Bo to tak naprawdę, kto kieruje dziełem ewangelizacji tak naprawdę? I dziełem czynienia uczniów? Bóg. Bóg i słudzy robią tyle, ile Pan im da, ile pozwoli im zrobić. Czy pamiętamy sytuację z dziejów apostolskich, że był szlaban? Duch Święty nie pozwolił w niektóre miejsca pójść apostołom? Był szlaban. A znowu było otwarcie drzwi do Macedonii. Więc Pan kieruje swoim dziełem. Więc tutaj nie możemy, musimy pamiętać, rola sług pańskich jest niezbędna. Oni są potrzebni. Nie można mówić, że nie są potrzebni. Ale ostatecznie tym, który kieruje dziełem ewangelizacji, jest Pan. I rzeczywiście tak jest. I dalej czytamy, jakie role spełniał Paweł i Apollos. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Praca sadzącego. Co to było? Pionierska praca apostoła, który w latach 51-52 przez półtora roku założył ten kościół w Koryncie. Czy to była praca pionierska? To była praca położenia fundamentów. Ale później trzeba było tych ludzi wychowywać duchowo, nauczać podstaw wiary. I kto to robił? Apollos. On jakby irygacją się zajął, podlewaniem tych młodych, jeszcze niedojrzałych roślinek. Takich chwiejnych, słabych. On ich nawadniał Bożą nauką. Byli potrzebni obydwaj? Byli.
Czy w Kościele są różni ludzie potrzebni? Czy ktokolwiek może czuć się niepotrzebny? Znałem brata Rona Robertsa z misji wśród trędowatych w Nepalu. Miałem przyjemność z nim być na takim obozie nieco mniejszym. I powiedział, że pewnego razu w Richmond, gdzie tam mieli społeczność pod Londynem, pastor tej społeczności serdecznie podziękował takiej staruszce, starszej siostrze, która wiernie od wielu lat na Agapę robiła dobrą szarlotkę. Każdy, drodzy, jest potrzebny. Każdy jest potrzebny. Tu mówimy o procesie nauczania, ale pamiętajmy, dalej w 12 rozdziale jest mówione o ciele Chrystusowym. Każdy członek jest w nim potrzebny. Niech nikt nie czuje się niepotrzebny. Już tylko wspomnę, że brat hydraulik jest na wagę złota na przykład, albo elektryk, kiedy mamy jakiś budynek zborowy, prawda? No właśnie. I teraz czytamy, że ani ten, co sadzi, nie jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Dwukrotnie jest powiedziane, że to Bóg daje wzrost. Kto udziela duchowego życia? Paweł, Apollos, Kefas, ktokolwiek dzisiaj. Kto udziela duchowego życia? Bóg. Pan Jezus mówi, owce moje, głosu mojego słuchają, idą za mną. I ja daję im życie wieczne. Czy stworzenie może udzielić stworzeniu życia wiecznego? Pytam. Nie. Życie wieczne Bóg darował nam w swoim Synu. O Ojcu jest powiedziane w Psalmie 36, bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Bóg jest źródłem naszego życia, nie tylko fizycznego, ale i duchowego. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale jest powiedziane, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Chrystusie mamy to życie fizyczne, ale i duchowe. Dlatego, choć cenimy sług pańskich, to oni w porównaniu z Bogiem, tu nie myślmy, że jest lekceważenie tych sług, oni byli potrzebni, ale w porównaniu z Bogiem, to oni niewiele mogą zrobić. Niewiele. Mogą nauczać, ale czy nie mieliśmy takich doświadczeń, że komuś poświęciliśmy bardzo dużo czasu, niekiedy nawet kilka lat, a obróciło się to w niwecz. Prawda? To jest pewna tajemnica. Czy to serce człowieka, jego zatwardziałość, tak jak jeden z braci przytaczał słowa wczoraj, brat Karol, że ja chciałem was zgromadzić, a wy nie chcieliście dać się zgromadzić. To jest pewna tajemnica. Nie wiemy, skąd to się bierze, ale jest prawdą, że część działalności ewangelizacyjnej jest nieowocna. I musimy sobie powiedzieć, jeśli Pan Bóg nie pobłogosławi tego ziarna prawdy, które jest rzucane w tą glebę ludzkiego serca, nic się nie stanie. Dlatego każdy ten, co podlewa, czy sieje, mają jedno zadanie. To tak naprawdę praca od podstaw, to znaczy pierw założenie fundamentu, udział w nawróceniu wierzących, ta pionierska praca, tak, misyjna, to jest jedna praca tak naprawdę z ich kształtowaniem w podstawowych prawdach biblijnych, czyli tym nawadnianiem. To jest jedno dzieło, bo to dotyczy tych samych ludzi i ich dalszej pomyślności duchowej. I tu musimy sobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W niektórych kościołach obserwuje się taki niepokojący trend, że wszystko jest bardzo zachęcające na początku, to znaczy na początku przyjęcie Ewangelii, nawet z entuzjazmem, taka radość, a potem brak programu uczniostwa. Nie mówię o jakimś programie według jakichś amerykańskich wzorców 8 kroków do, 7 od i tak dalej. Chodzi raczej o takie kształtowanie w prawdziwych podstawach biblijnych, naukach biblijnych, żeby ci ludzie poznali dobrze podstawy i nawet ponad podstawowe nauki, ale też jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, żeby byli wprowadzeni w podstawowe zasady życia chrześcijańskiego. To wszystko jest bardzo ważne. Ja właśnie pamiętam, jak ważne jest to, żeby wziąć pod uwagę sytuację kogoś, tu zwracam się szczególnie do braci starszych czy diakonów, do przełożonych zborów, trzeba wziąć szczególnie sytuację danej osoby. Nieraz są osoby, które można powiedzieć,
grabarzowi spod łopaty uciekły. Tak? Po prostu przypominają tą głownię wyrwaną z ognia. Miały przeszłość nieciekawą. Mój przyjaciel 25 lat pił alkohol, nadużywał alkoholu. Raz się podlał rozpuszczalnikiem i podpalił, bo chciał popełnić samobójstwo. Innym razem się pociął. I on się nawrócił. W prostej modlitwie wezwał Pana Jezusa i się nawrócił. I uwierzył. I został uwolniony. Na żadne terapie nie musiał chodzić. Jezus żyje, drodzy. Tak, uśmiechnijmy się. Ratuje wciąż grzeszników. I nawet ośrodka nie musiał zaliczyć. Ja nie mówię, że niektórzy nie muszą. Muszą, ale on nie musi. Ale wiecie, co się potem okazało? Że zbór, do którego uczęszczał, nie miał pomysłu, jak go dalej prowadzić. I trzeba było tego brata odwiedzić nieraz. Jakieś mu nowe broszurki dać, takie, które go zachęcą. Porozmawiać na tematy biblijne, jakieś kazania mu dostarczyć. I ten brat wytrwał w wierze do końca. Ale wytrwał, bo ktoś się nim zaopiekował. I właśnie pamiętajmy, że taka szczera troska o ludzi, którzy też często są w jakiś sposób zranieni, jest bardzo ważna. Na przykład niektórzy byli świadkowie Jehowy, skarżyli mi się, no chodzę na te nabożeństwa, ale bardzo potrzebuję jakiejś lekcji biblijnych, jakiegoś studium biblijnego, bo nie rozumiem tych nauk. Miejmy w naszych zborach, w naszych społecznościach ludzi, którzy będą uczyć pewnych podstaw. Nie tylko kazania, ale czasami ci ludzie nie rozumieją pewnych podstawowych rzeczy. Tak samo niektórzy, co z katolicyzmu wyszli, byli analfabetami biblijnymi i trzeba robić coś takiego, jak takie lekcje biblijne, czy wprowadzenie w podstawy wiary. Jest to bardzo ważne. W każdym razie każdy, czytamy, odniesie własną zapłatę stosownie do swojej pracy. Czyli tu nie chodzi o nagrodę za zasługi, tylko słudzy pańscy, którzy wiernie swoją pracę wykonali, będą nagrodzeni, będą pobłogosławieni, usłyszą: pójdź do radości Pana swego, sługo dobry i wierny, tak? Będą pochwaleni ci, którzy wiernie spełniali swoje zadanie. I tu jest taki, drodzy, piękny obraz. Współpracownikami Bożymi jesteśmy. Zobaczmy, że ci, którzy służą Panu w Jego Kościele, współpracują z Bogiem. Współpracują z Panem Jezusem, są, można powiedzieć, ich narzędziami. Ale narzędziami nie w sensie bezosobowym, ale osobowym. Dlatego Bóg nas jako sług w Kościele, czy służebnice, bo są siostry diakonice, które też mają pewną rolę, w każdym razie nas kształtuje, w nas inwestuje, nas uczy. I musimy my pamiętać, którzy usługujemy w Kościele, o jednej ważnej zasadzie. Zobaczmy. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. I myślę, że każdy chrześcijanin powinien się nad tym zastanowić. 20 rozdział, werset 28, tylko początek. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę. Czyli tak, przekładając to na nasz język, pilnujcie samych siebie, uważajcie na samych siebie, a dopiero potem troszczcie się o trzodę. Nie bądźcie ludźmi, którzy czytają Biblię w ten sposób. O, tu mam werset na tego brata, a tu dla tej siostry, a tu jeszcze dla tego brata, ale przede wszystkim to mam dla siebie. To mnie dotyczy. Ja jeszcze w tym nie dopisuję. Zważam na samego siebie i służę trzodzie pańskiej. Co Paweł napisał do Tymoteusza na ten temat? Zobaczmy. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 16. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Nowsze przekłady mówią, żeby pilnował samego siebie i nauczania. Czyli on nie miał być tylko nauczycielem dla innych. On pierw miał być nauczycielem dla siebie. Siebie karmić, swoje serce karmić. Czyli zważaj na samego siebie. Pilnuj siebie. I po prostu pomożesz ludziom, przyczynić się do ich ocalenia
tych, którzy Cię słuchają, ale i siebie ocalisz. Także jest to niezwykle ważne. Więc widzimy, że współpracownicy Boży, żeby być współpracownikami Bożymi, muszą być zgodni. Muszą mieć, jak Paweł mówił pod koniec drugiego rozdziału, myśl Chrystusową. Ich myśli mają być nastrojone na Bożą częstotliwość. Ich myśli muszą być ukształtowane, serce, umysł, osobowość przez Słowo Boże. Jak psalmista mówił, w sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Psalm 119. Źle się dzieje, jeżeli ktoś, kto służy Kościołowi, zaczyna słabnąć w zainteresowaniu Słowem Bożym, modlitwą, a inne zainteresowania go pochłaniają. Albo zaczyna sobie folgować. Jakieś cielesne, grzeszne nawyki, jakieś coś dla swojej przyjemności. Drodzy, nie lekceważmy tego. Diabeł jest naszym wrogiem. Kiedyś do mnie przyjaciel napisał taką rzecz. Pamiętaj, jesteś zagrożeniem dla królestwa szatana. Ty mu bruździsz, ty mu przeszkadzasz. Bo rzeczywiście, drodzy, zastanówmy się tak, jako nieraz starsi, jako diakoni, jako bracia usługujący w Kościele, jako kaznodzieje. Przychodzą do nas ludzie, co czytamy, o Panu Jezusie jest napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamał, a knota tlącego się nie dogasił. Przychodzą do nas ludzie, którzy już tracą nadzieję. Pięknie brat Paweł mówi o tej nadziei i przychodzą ludzie, którzy tracą albo już stracili nadzieję. Ludzie chylący się ku upadkowi, ku dołowi, ku nawet rozpaczy. I my, jeśli ich wyrywamy z tego, dzięki łasce Bożej, jeśli im pomagamy, to myślicie, że diabeł się z tego cieszy? On chciał tych ludzi zniszczyć, a my przeciwdziałamy temu. I oni wchodzą do Królestwa Światłości, oni przyjmują Ewangelię. To co, diabeł nam laurkę wystawi? On będzie w nas uderzał. I liczmy się z tym, że będziemy mieli kłopoty. My nie żyjemy jeszcze w raju. Żyjemy tam, gdzie przeciwnik Boży i jego demony i słudzy ludzcy, sługusy działają. Ja nie chcę stworzyć w was obrazu, że to jest na ringu dwóch równorzędnych partnerów w walce. Nie. Diabeł jest tylko stworzeniem. Żadne stworzenie nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. On jest potężny, ale jest stworzeniem. On na koniec, jego los jest przesądzony. Ale o jednym pamiętajmy. Nie możemy jako słudzy Pańscy się po prostu przestać czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Drodzy, i to dotyczy nie tylko kaznodziejów, ale nas wszystkich, którzy mamy obowiązki. Jeżeli na przykład matka, która uczy dzieci o Bogu, zacznie sobie pozwalać na złe zwyczaje, złe zachowania, to już diabeł ją ma. Już straciła autorytet w oczach dzieci. Ja wam podam świadectwo mojego dobrego znajomego brata Roba Briarsa z Anglii, który odszedł już do Pana szereg lat temu. Oni z żoną Lorną przeżyli dramat. Może to już słyszeliście, bo ja czasami już się powtarzam, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Ich syn poszedł do świata. Cały czas chodził do nich do zboru, słuchał i tak dalej. I poszedł do świata. Ale co się stało? Tam zamieszkał już z dziewczyną bez ślubu, ale wrócił, wziął ślub i został gorliwym chrześcijaninem. I wnuki teraz jeszcze służą Bogu. Ale co powiedział? Ja patrzyłem na was rodziców, nie widziałem u was cienia fałszu. Kiedy śpiewaliście, to szczerze śpiewaliście z serca. Kiedy czytaliście Biblię, wy w to wszystko wierzyliście. On ich obserwował i on zapamiętał, że ma dokąd wrócić. Trochę chciał zakosztować świata. Czasami nasza młodzież chce zakosztować. Myśli, że to taki miód będzie. Ja byłem w świecie i to głęboko. Byłem członkiem sceny alternatywnej. Moimi kolegami byli Kazik Staszewski, Grzegorz Ciechowski, wielu innych muzyków. I zakosztowałem tego, tych festiwali rockowych, tego wszystkiego. Nie byłem szczęśliwy. Byłem totalnie zagubiony. Myśli samobójcze to była wręcz norma. Więc po prostu
Łaska Boża musi być w nas i musi poważne być traktowanie naszego obowiązku przed Bogiem. Jeśli mamy być współpracownikami, czy to jako rodzice uczące nasze dzieci, bo powiedzmy sobie, czy trudno o większe powołanie niż wychowywać dzieci dla wieczności. My je wychowujemy dla wieczności tak naprawdę. One są nam powierzone w opiekę. I teraz w tym powołaniu, drodzy, bądźmy tymi współpracownikami Bożymi. Pilnujmy siebie. Ja sam wiem, jak łatwo sobie zacząć pobłażać. Miałem chwilę takiej słabości duchowej, ale dzięki łasce Bożej zawsze sobie się otrząsnąłem. Bóg mnie wyciągnął z tego. Dlatego bądźmy na poważnie współpracownikami Bożymi w tym dziele, które mamy w naszej nawet drobnym poletku do wykonania. Paweł przyrównuje Kościół do roli Bożej, do takiej uprawy Bożej. Kościół chrześcijański jest taką uprawą, na której się nawadnia, jak to było powiedziane, sadzi i tak dalej. Więc to jest Boża uprawa, która może wyrosnąć pięknym wzrostem i wydać wspaniałe owoce. Które brat Karol mówił o rzeki. Niosła dobro innym. Nie musimy być aż w taką wielką służbę, gdzieś zagraniczną zaangażowanie, ale wokół nas pomódlmy się, żeby Pan otworzył nam oczy na potrzeby wokół nas. Na pewno znajdą się. Zobaczymy takie potrzeby i możemy być błogosławieństwem dla innych. Także w Kościele możemy być błogosławieństwem. Na przykład są takie tematy, gdzie tylko kobieta kobiecie powie, albo brat bratu. I możemy być zbudowaniem bracia jedni dla drugich i siostry jedne dla drugich. Dojrzała chrześcijanka budująca może być wsparciem dla początkującej. Matka już bardziej doświadczona, która ma już większe dzieci, może się podzielić swoim doświadczeniem. I tak możemy wszyscy pięknie wzrastać. Możemy wszyscy stać się takimi dojrzałymi roślinami na chwałę naszego Stwórcy i Pana. Ale lud Boży jest przyrównany też do budowli. Że jesteśmy budowlą Bożą. Czytamy w pierwszym liście Piotra, że jako żywe kamienie budujemy się w dom duchowy. I rzeczywiście Paweł mówi, że miał od Boga pełnomocnictwo, ale nie żeby burzyć, ale budować. I pomyślmy teraz ten obraz budowli. Czy ja wnoszę do Kościoła coś budującego? To może być niewiele. Miły uśmiech, przywitanie, jakieś dobre słowo. Ktoś mówi, no ciężko mi, zmagam się. Bracie, siostro, uwierz, że będzie lepiej, dasz radę. Bóg cię wesprzy, Pan Jezus jest z tobą. Jakieś dobre słowo, jakaś zachęta. Pamiętam, jak przed laty taka starsza osoba, jak ja takie zmartwienie wyraziłem przy niej, taki smutek, że ja nie robię takiego postępu. Ona powiedziała, Szymku, na pewno zrobisz postęp. Bóg ci pomoże. Wiecie, aż serce rosło. I potrzeba tego, drodzy. I drodzy, jedna przestroga bardzo aktualna. Nie obdarzajmy naszych braci i sióstr setkami filmików budzących tylko lęk czy programów. Ja od niektórych braci, głównie, ale też od sióstr, dostaję masę materiału, który gdybym oglądał, to bym chyba, nie wiem, nie spał po nocach. Ale tych horrorów ja nie chcę. Ja chcę zapewnień takich. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Prawda? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Więc bracie, siostro, młody człowieku, który jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, pomyśl o tym. Bóg, Ojciec, jest tak dobry, że rozwiązał twój największy problem, jakim jest grzech i śmierć. On dał ci największy, najdroższy, najwspanialszy dar, jaki można sobie wyobrazić, swego jedynego Syna. Nic więcej nie mógł dać, bo nie ma nic cenniejszego w całym uniwersum, w całym wszechświecie, ponad wszechświatem. Nie ma większego skarbu. To skoro dał ci największy skarb, to czy nie pomoże w takich sprawach jak egzamin, matura,
zdanie na studia, nie wiem, cokolwiek innego. Pamiętamy, jest coś takiego jak wola Boża. Nie zawsze Bóg wysłuchuje każdej modlitwy. Czasem ma jakiś cel. Johnny Erickson nie uzdrowił. Ale ileż dobrodziejstw z jej choroby dla świata. Ileż książek napisała budujących. Ileż wykładów wygłosiła. Ile wózków inwalidzkich na cały świat posłała. Czasami Bóg dopuszcza cień w ciele. Ale on wie, że z tego będzie więcej pożytku i dla danej osoby, i dla innych. A słyszeliście kiedyś pieśń Johnny Erickson? Jakie piękne pieśni śpiewała ku chwale Pana? To aż się płakać chce. I widzicie, jak dobry jest Bóg. Pomyślcie o tym. Pomyślmy o tym. I pamiętajmy, diabeł już przegrał na Golgocie. On przegrał. To jest burzyciel, niszczyciel. I to jest takie, jak powiedziałem w jednym wykładu, to jest coś, co psuje. To dobro. I bądźmy tymi, którzy nie naśladują diabła, ale naśladują Pana Boga. Którzy wnoszą coś dobrego do życia innych. Którzy, kiedy przychodzą na nabożeństwo, chcą być zbudowaniem dla innych. Kiedy odwiedzamy się w mieszkaniach, tak łatwo może temat zboczyć na naprawdę trywialne, głupie sprawy. Ja wiem, że nie musimy zaraz uprawiać wielkiej teologii. Możemy porozmawiać o dzieciach, o szkole i tak dalej. To wszystko są ważne tematy życiowe. Ale niech to nie będą puste, jałowe rozmowy, że wychodzimy z uczuciem niesmaku po takim spotkaniu, że zmarnowaliśmy ten czas. Drodzy, bądźmy tymi, którzy budują. Dlatego kończąc, drodzy, to ten cykl z pierwszego listu do Koryntian, chciałbym powiedzieć tak. Teraz coś osobistego. Kiedy przyjechałem na ten obóz, pierwsze dwa dni, może część trzeciego, czułem się nieswojo. Nie mogłem się odnaleźć. I mój syn także. Ale są tutaj chrześcijanie, którzy powodują, że człowiek zaczyna się coraz lepiej czuć. Są wśród nas ludzie, którzy są błogosławieństwem. Jest siostra, która zadbała dla mnie na przykład o zieloną herbatę parę razy. To wszystko się liczy. Kubek wody dla ucznia Chrystusa. Tego na sądzie Pan nie zapomni. Znaleźli się mili bracia, ich rodziny, którzy zaopiekowali się moim synem. On chciał jechać, on prawie płakał. Nie mógł znaleźć sobie towarzystwa, nie mógł się przebić do innego towarzystwa. I drodzy, tu przy okazji jedna dygresja. Uczmy nasze dzieci nieegoistycznych zachowań. Bo czasami są zamknięte kręgi. Kiedyś był serial w kamiennym kręgu, ale my nie chcemy czegoś takiego, prawda? My chcemy otwartości. Uczmy otwartości na inne. Wiem, że jeden chłopiec siedział w namiocie i płakał. Drodzy, serce prawie mi się rozdarło. Jak to może być? Dlatego bądźmy błogosławieństwem dla innych. I powiem, poczułem się w końcu jak ryba w wodzie wśród was. Jestem pierwszy na tym obozie. Właśnie od lat dużo dobrego o nim słyszałem, ale teraz doświadczyłem i zobaczyłem. I powiem jeszcze jedno. Bądźmy też błogosławieństwem dla siebie w rodzinach. Czasami coś podsłuchałem, niechcący nawet, jak brat się zwraca do swojej żony. I wiele razy widziałem czułość, wiele razy zrozumienie, ale nie wszyscy. A pamiętajmy, co mówił brat Waldek w przemówieniu z pierwszego listu Piotra, że nasze modlitwy mogą doznać przeszkód. Może być ściana między nami a Bogiem. Kobiety nie są stworzeniami niższego rzędu. Wiadomo, świat je dzisiaj wywyższa. Do pewnej roli, pani Merkel, cesarzowa Niemiec, no i tak dalej. W każdym razie było wiele takich rzeczy, ale kobieta ma też swoją godność. Jest tak jak my, mężczyźni, dziedziczką łaski życia. I nasza dojrzałość, bracia, jako mężczyzn, będzie taka, że będziemy błogosławić nasze żony. Kiedyś byłem na mesjańskim ślubie. Jeszcze pozwolicie, że taką dygresję powiem. Byłem na mesjańskim ślubie mojego przyjaciela. I pod taką chupą stanęła jego żona. Takim baldachimem. I było wyjaśnione, że to jest taka ochrona dla żony. Że kochający mąż będzie chronił swoją żonę. Przede wszystkim modlitwą, ale nie tylko. Pamiętajmy, że nasze żony są nieraz emocjonalne. Nieraz coś je wzburzy, coś zaniepokoi. Nie podchodźmy, a co ty tam mazga i tak dalej. Nie. Podnośmy na duchu, budujmy.
Współczujmy, bądźmy wyrozumiali, drodzy, jako mężowie, wspierajmy w tych niepokojach, musimy ukoić ten ból egzystencjalny, być wsparciem. A siostry, co mogę powiedzieć jeszcze tak na koniec? Skoro oczekujecie wyrozumiałości od mężów, też bądźcie wobec nich wyrozumiałe. Bo czasami to idzie w jedną stronę, a potrzeba też. Mężczyzna też ma prawo być czasem zmęczony, czasem w pracy ma różne sprawy. Nie zawsze jest to łatwe wszystko. Odpowiedzialność męża za rodzinę też jest dużą sprawą. Więc wspierajcie, wspierajcie, błogosławcie. To, drodzy, tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam, że tu organizatorom, że mnie tu zaprosili. Dziękuję wam, że wspaniały czas tutaj mogę z wami wszystkimi przeżywać. I oddajmy Bogu, myślę, w modlitwach chwałę za to, że to On daje życie, że to On jest źródłem życia, że On daje wzrost, ale dziękujmy za tych, którymi się posługuje. Bo tak jak rolnik jest potrzebny, żeby wyrosła wspaniała roślina, tak, zboże i tak dalej. Trzeba dziękować Bogu za tych, których Bóg posługuje się, którymi w służbie dla człowieka, dla dobra. Ale pamiętać, że źródłem wszelkiego błogosławieństwa i życia tak duchowego i materialnego jest Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa. Chwała niech będzie Jemu. Amen. Amen.